Nie wiem, co, nie śpiesz się, nie? No to zaraz o Wielkim Poście nagram. Spokojnie. Jak ty witasz, ja wprowadzam. Witam serdecznie, to nowy odcinek Bez Imprimatur, a dzisiaj o... A o tym nam opowie już Tomek. Raz na jakiś czas w różnych środowiskach prawicowych, lewicowych, klerykalnych, antyklerykalnych itd. itd. pojawiają się głosy, aby zlikwidować celibat wśród księży. No nie wypatrzyłeś tym, aby zlikwidować celibat. Spójrzmy na Łachmana. Bo ty masz koloratkę. Ale nie jestem celibatariuszem. To po co ją nosisz? Bo zawsze chciałbym być. Bo Sobor Trydencki mówi, że celibat jest wyższą formą powołania niż małżeństwo. No mówi o tym również Święty Paweł na przykład. Tak. To nowina, Sobór Trydencki po prostu jest taki biblijny? O nie, to jak to teraz? Teraz podważyłeś Sobór Watykański II, nie wiem w jaki sposób, ale podważyłeś. Co na to protestanci? Jak się zapewne domyślacie, my zasadniczo jesteśmy przeciwnikami takich sytuacji, ponieważ to księża po prostu pozabieraliby nam najfajniejsze dziewczyny, a przecież nie o to chodzi w życiu, prawda? Żeby zabierać nam dziewczyny. Tak, nie o to chodzi w życiu każdego przyszłego księdza i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że po prostu dziewczyny wyciągają ich z seminariów. A to jak ty taki jesteś mądry, to powiedz mi, co w takim razie o celibacie mówi ten pismo, co mówi święte, Biblia, co? Ha? A zacząć od Starego czy od Nowego Testamentu? A w którym pisał święty Paweł? W Starym. Ja wiem, bo się znam, bo ja czytałem w forum racjonalista.pl i wiem. To od Nowego. To od Nowego. Dobrze, więc w Nowym Testamencie, przyjmując te nowiny, na przykład Jeremiasz został powołany przez Boga i Bóg zarządził mu, że tak powiem, bezżeństwo. Jako, że miał pełnić wyjątkową rolę dla Boga, więc Bóg stwierdził, że ma nie mieć Jeremiasz żony. No dobra, a on był prorokiem? Jeremiasz? No, tak. A Ozeasz też był i Pan Bóg mu kazał wziąć sobie tą prostytutkę na żonę, żeby miał razem z nią dzieci, żeby byli razem. I co? No to dobrze dla Ozeasza. Czy dla prostytutki? Co? Czy dla prostytutki bardziej? Tak. Bo ja wiem, fach w ręku w przypadku prostytutki to tak trochę słabo brzmi, ale... Skoro się kochają... Kościół nie powinien przeszkadzać. No właśnie. W każdym razie niektórzy prorocy, tacy jak właśnie Remiasz, chyba Ezechiel, nie mieli żon, bo tak de facto, naprawdę, w Piśmie Świętym nie ma jakichś wielkich wzmianek o tym, że kapłani, słudzy Pana Boga powinni żon nie mieć w ogóle, nie? Takie są tylko pojedyncze przypadki, w przypadku tych właśnie proroków starotestamentalnych. W Nowym Testamencie natomiast, jak wiemy, nie, Święty Paweł również pisał, że dobrze jest, aby się nie żenić. Pan Jezus jeszcze wcześniej przed Świętym Pawłem powiedział, że będzie to wyjątkowo rozpatrywane, jeżeli ktoś w trosce o Królestwo Boże nie będzie wchodził w związek. Więc mamy kilka takich przesłanek, z tym, że sprawa celibatu nie jest dogmatyczna. No i o tym warto pamiętać, że o ile celibat jest w moim przekonaniu ważny i potrzebny, no o tyle za jakiś czas może się okazać, że będzie on mniej potrzebny, niż by się nam to wydawało, choć póki będę żył, do wtedy będę bronił celibatu, bo mi on nie grozi, mówiąc szczerze, bo nie będę księdzem, więc... A tu będę po prostu, okaże się, że jestem powołany do życia w samotności. Będę cię odwiedzał. To jest właśnie prawdziwa samotność. Generalnie chodzi przede wszystkim o tych biednych księży, nad którymi litują się, tak jak już powiedziałem, różne środowiska. Zazwyczaj przeciwne w ogóle księżom. Tak, w ogóle, że najlepiej, żeby księży nie było, a jak już są, to najlepiej, żeby mieli dzieci. Bo jak oni będą mieli dzieci, to wtedy będzie im łatwiej mówić i będą wiarygodni, gdy będą mówić właśnie o wychowaniu. Poza tym, jak będą mieli żony, to może nie będą już tak strasznie restrykcyjnie patrzyli na rozwody, bo ileż to będzie rozwodów z tymi księżmi, nie? Tak, jestem przekonany, że po prostu jakby któraś z pań wyszła za księdza, który będzie praktykował swoje powołanie i zawód, to faktycznie go po prostu rzuci w cholerę. Dlatego, że on... No, ale wyobraź sobie taką sytuację, nie? Tak samo jak ci lekarze, którzy są najbardziej rozchwytywani, to oni też za bardzo czasami, z tego co słyszałem, to nie bardzo mogą sobie ułożyć życie, bo w każdej chwili mogą otrzymać telefon, sorry, ale trzeba kogoś operować, nie? I 24.81 i on odbiera, no jadę, nie? Nie ułożysz sobie życia, bo jesteś cały czas w służbie komuś.
Tak, dokładnie. No, celibat jest niczym innym obecnie w tych czasach naszych rozerotyzowanych po tej całej rewolucji seksualnej i tak dalej. Celibat jest takim szczególnym znakiem, właśnie pokazującym, jak to znaki mają w ogóle, co mam to do siebie, że pokazuje nam te szczególne zaślubiny wobec wspólnoty kościoła, wobec kościoła w ogóle, nie? Że ksiądz jest oddany tylko sprawie kościoła i jest szereg argumentów za tym, żeby ten celibat utrzymać. Pierwszym z nich jest na przykład kwestia utrzymania rodziny księdza. Ksiądz ma teraz żonę, ma dzieci i kto to utrzymuje? Bo przypominam, że księży utrzymujemy my wierni. I to nie jest na takiej samej zasadzie, jak utrzymujemy polityków, bo tych też utrzymujemy i bardzo. To masz dobrowolne, a to nie. Nie chciałbym, co po niektórych przynajmniej polityków utrzymywać, no ale tak nasz ustrój jest sformułowany i tak jest, tak to działa. Ale w przypadku księdza ja podejmuję dobrowolną, jak to się mówi? No dobrowolnie podejmuje się wzięcia na siebie utrzymanie kapłanów, którzy są w mojej parafii. I teraz ma ksiądz żonę, dzieci i co teraz? Bo on nie może jako... Jeszcze on księdzem... chciałby być może, bo bardzo tam kocha dzieci i w ogóle chciałby mieć te dzieci piątkę. No. I nagle się okazuje, że on generalnie powinien teraz wyjechać, bo on jest w dużej parafii, gdzieś w centrum, a teraz to fajnie by było, gdyby pojechał gdzieś na przedmieście albo w ogóle do jakiejś takiej bardziej wsi jednak, nie? Tam jest jeden proboszcz i przydałby mu się na przykład wikary, bo coś tam, nie? No i generalnie jest taka plebanijka malutka i tam jest ksiądz proboszcz. On tam oczywiście też, ponieważ może, to on tam ma powiedzmy swoją żonę i tam nawet powiedzmy jedno dziecko, bo drugie się już zdążą wyprowadzić i w ogóle i on tam zjeżdża z tą hałastrą. I oczywiście wiejska parafia musi zacząć ich utrzymywać, no bo dlaczego, nie? Ja nie chcę w ogóle myśleć o tym całym buncie, który by się tam rozpoczął. Tak, to w ogóle daj spokój. Tym bardziej, że my mamy po pierwsze jeszcze takie klapki europejskie na sobie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mamy na sobie też klapki polskie. Co? Mam na myśli o tych klapkach. No masz na sobie klapki mam polskie, sobie klapki. Zdecydowanie. Są zdecydowanie polskie klapki. U nas, w Europie i w ogóle w Polsce, to już w ogóle, księżom się dobrze powodzi. Dodatkowo u nas na południu kraju naszego, to już w ogóle naprawdę dobrze się powodzi. W sensie takim, że nie ma u nas księży, relatywnie którzy, w porównaniu tak, tak, którzy musieliby fizycznie pracować. No mówiąc fizycznie, mam na myśli to, że tam musieliby jakimś pługiem, za koniem, czy za tym taki pług prowadzi, żeby mieć co zjeść. Ale są u nas też w kraju diecezje takie, gdzie ksiądz po prostu, żeby mieć co zjeść, to musi uprawiać pomidory, no bo ma tylko tyle, co otrzyma. Jak otrzyma jajka od jakiejś tam pani gospodyni, to sobie zje jajka. Jeżeli nie otrzyma, no to nie zje sobie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no tak jak już było powiedziane, utrzymanie rodziny księdza to jest taki argument, który myślę przede wszystkim trzeba tym osobom zatroskanym o te właśnie, o te celibat księży trzeba przedstawić, bo najczęściej te same osoby właśnie liczą księżom każdą wydaną złotówkę i teraz utrzymanie jakby spadło na wiernych, no to byłoby trochę słabiej. A jeszcze, ponieważ wiele takich osób żyje w takim jakimś dziwnym przekonaniu, że tak naprawdę każdy podatnik opłaca tego księdza i tak dalej, nagle by się okazało, że zamiast jednego darmozjada, którego on musi utrzymywać, to jest 5 razy tyle, bo ma żonę i 3 dzieci. No. I te dzieci dużo żreją. Nie, bo generalnie argumenty przeciwko celibatowi często są nawet bardzo sensowne i powodują, że muszę się poważnie zastanowić, a może faktycznie ktoś tutaj ma rację i tak dalej. Póki co nie trafiają do mnie do tego stopnia, żebym zmienił swoje spojrzenie na celibat, bo ciągle uważam to za rzecz potrzebną. Natomiast w całej tej litanii argumentów, które padają, jak ja słyszę, że księża to powinni mieć żony i dzieci, ponieważ oni są wtedy wyżyci seksualnie, nie są pedofilami. No nie, co to jest w ogóle za argument? No nie, ale jest ogrom, no to no, nie, jak, no nie, on, nie, jak on będzie miał, no i poza tym on wtedy homoseksualizm nie wchodzi w grę i tak dalej, tak jakby małżonkowie po prostu w sensie facet nie odchodził od swojej żony, bo nagle sobie okazało, że on jednak woli mężczyzn i tak dalej. Tak by się to nie zdarzało, nie? I tak dalej. Także nie, kompletnie tego nie rozumiem, już biorąc pod uwagę po prostu czystą statystykę, że zasadniczo każdy pedofil, sorry, że o tym mówimy, ale każdy pedofil to jest człowiek, który już wcześniej miał okazję właśnie współczuć. Ale to też jak to się stawia ludzi, którzy tam nigdy żony nie mieli i po prostu sobie w samotności całe życie przeżyli w tej takiej samotności, wiadomo co chodzi. To co, to oni też są homoseksualistami, pedofilami? Nie, to jest oczywiście argument ad absurdum i tutaj nie ma co nawet go brać pod uwagę w takim rozkminianiu. Ale tak, Kościół, bo to też jest jeden z argumentów, że przeciwko celibatowi, że to nie od zawsze był.
I rzeczywiście celibat jako taki został klepnięty gdzieś tam w 8 wieku, z tego co kojarzę. No średniowiecze jakby nie patrzeć. Tak, to był gdzieś tak 8 wiek, ale trzeba wziąć pod uwagę, że od samego początku istnienia kościoła w jakiś sposób był on honorowany. No coś na zasadzie kart, klap kart, czyli nie każdy musi mieć, ale w Tesco na to dobrze patrzą. Czyli w kościół od samego początku może nie nalegał na to, żeby księża, czy już wcześniej diakoni, żeby byli celibatariuszami. Żeby diakoni żyli w celibacie. Kościół od samego początku co prawda nie nalegał jakoś bardzo, aby diakoni, aby prezbiterzy, aby biskupi byli celibatariuszami. Ale praktyka pokazywała, że jednak tak się dzieje. Że poza mnichami, od których zawsze wymagało się celibatu, diakoni, którzy chcieli właśnie do rangi prezbitera być podniesieni, no żyli w czystości, żyli bez żony, żyli jakby bez własnej rodziny i przez to też zostało to, brzydko mówiąc, klepnięte w tym 8 wieku, ponieważ praktyka zrobiła swoje. Oczywiście poszło też o kwestie finansowe, ponieważ od zawsze duchowni byli utrzymywani przez gminy, przez wspólnoty chrześcijańskie. Ale tak jak mówię, nigdy te pieniądze nie były głównym argumentem przeciwko temu. No tak jak już zostało powiedziane, Sobór Trydencki jasno stwierdza, że życie w celibacie, życie we wstrzemięźliwości seksualnej jest wyższą formą powołania niż życie w małżeństwie. Jest to trochę postawienie sprawy na ostrzu noża, ale podkreśla to, dlaczego celibat wśród duchowieństwa jest tak ważny. Ponieważ te zaślubiny z kościołem są bardzo istotne, bardzo potrzebne, bardzo ważne. I tutaj od razu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że pewne powołanie jest wyższe od tego innego, które jest niższe, nie znaczy, że one są biegunowo od siebie odległe. Tak, tak. No, także, no ale nie, bo potem będzie, że że Sobór Trydencki stwierdza, że w ogóle wszyscy powinni dokładnie tak i nie wolno małżeństw i dzieci i wymrzyjmy wszyscy. Nie? Boję się, że mogłoby to paść dlatego w tym temacie. Nie, chociaż jest taka teraz tendencja, że księża to odkręcają, bo często mówią, że ale nie, bo zostałem księdzem, ja mam święty spokój, ale wy to tam żyjący w rodzinie, to wy to macie. Bardzo interesuje nas wasze zdanie na temat celibatu. Jesteśmy pewni, że w rozmowach z różnymi ludźmi niejednokrotnie zetknęliście się albo macie swoje własne przemyślenia gdzieś tam w domowym zaciszu przyszły wam do głowy. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli się z nami tym wszystkim podzielicie. Na dzisiaj to tyle. Żegnamy się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.